Hakera wygrała z Antalya sporem 3-0 w sparingowym spotkaniu rozegranym podczas zgrupowania w Turcji. Bramki dla biało-czerwonych zdobyli Rafał Boguski, Dawid Janczyk i Tomasz Zachorny. Słowej akcji Łukasza Trałki, gapiostwa zawodników Antalya Sporu i czujności Dawida Janczyka. Polak dopadł do bezpańskiej piłki i podwyższył wynik. Jego gola strzelił Tomasz Zachorski, a asystę przy tym trafieniu zaliczył Szymon Pawłowski. Piłkarze Leobenhakera w czasie tureckiego zgrupowania rozegrają jeszcze jeden mecz. W niedzielę rywalami biało-czerwonych będą Serbowie. Zagraliśmy dobrze, odbyliśmy wspólnie tylko dwa treningi, a warto podkreślić, że ci zawodnicy normalnie ze sobą nie grają. To niesamowite zobaczyć, jaki zrobili postęp w ciągu tych kilku dni. Jestem usatysfakcjonowany. Serbia to znakomity rywal do nauki dla tych młodych chłopców. Mecz z Antalyasporem to był trening, dobra rozgrzewka przed właściwym rywalem. Po tym tygodniu ci zawodnicy będą lepszymi piłkarzami i